Ejo, good morning! Now it's 6 a.m, so what's poppin'? Mam teraz mega dużą chcicę, nie na pieską, nie przesłodziutki, ja wiem. Ale mam teraz ochotę strasznie dużo, by kupić co... Tak nie powinienem zrobić. Piesek nie może jeszcze na dworek wychodzi, poza tym jest zimno. Także mam strasznie dużą ochotę, by sobie kupić teraz gimbala. Nie chcę mi się czekać na DJI kolejny miesiąc, bo po prostu już nie wytrzymam, więc idę sobie kupić teraz Smooth Q. Więc zobaczymy sobie ziom, jak nagrywa i jak płynie. To lecimy do sklepu. Okej, to może ty chcesz otworzyć paczkę. Nie, jak? Jesteś tak słodcy razem, Jezu. No, więc mam nadzieję, że mi piesek nie podrze kolejny raz bluzy mojej. Tak jak zrobił to tutaj, tutaj i jeszcze gdzieś w tym miejscu. Dobra, ale zacznijmy otwierać. Ej, ale mi się czepia ręka. Tu weź dwoma w sensie. Przydałby mi się ten gimbal. Dobra, więc mamy reklamę. Sponsorem dzisiejszego odcinka w takim razie jest trzymanie ręki z gimbalem. Więc otwieramy to, gdzie jest jakieś coś. Chyba nic nie potrzebuję, bo mam tyle siły w rękach, że ja po prostu tutaj mógłbym rozwalić całe opakowanie nawet. Także folia mi nie straszna. Okej, okay, na pewno fajne jest to i rzucę się w oczy, że całkowicie inne jest pudełko niż gdziekolwiek na YouTubie, to właśnie zauważyłem od razu. Ale wyciągnijmy to, że się uda. Udało się, wow, haloko! Tak, i możecie mnie nienawidzić za to, że wybrałem właśnie tego gimbala. Heh, ciekawostka, 12 głosów było na tego gimbala i 80 ileś na to bym kupił DJI Osmo 2, ale mi się po prostu nie chciało czekać, także kupiłem tego! Ty, no zajebiste to wygląda. Przypomina mi bardzo jak w Total Offerdos takiej gierce typu GTA, że to w ogóle się tak trzymało jakoś i to była niby gitara, ale to naprawdę tu się strzelało z tego i zapierdalałeś wszystkich ludzi jak tam byli. To był taki bonusowa broń. O, no więc otwórzmy tą bonusową broń. Całkiem fajne, całkiem taki teraz 3, 2, 1. Ej, the see me rolling, the hating. Zajebiste, ej, podoba mi się. Fajne, fajne to takie. Tutaj jest metal? Plastik chyba, nie wiem. Fajna taka zabawka taka, że nie miałem na co wydać pieniążku, więc kupiłem to. Dalej w pudełku, jeśli kogoś interesuje, to dziękuję. Piesku, chcesz zjeść? Lubisz? Taki uchwyt i coś jeszcze? Kabelek pewnie. Yeah. No to tyle, dziękuję za oglądanie, miło było, polecam, każdego i tak obchodzi to naprawdę tylko ten pies, nic więcej, także recenzję niego spodziewajcie się, no teraz, jest cudowny, ma fajną sierść, włoski, przepraszam bardzo pewnie i w ogóle wygląda jak owieczka. Jest słodki. Także no przejdźmy tak naprawdę do prawdziwej recenzji i to właśnie o piesku. Wow, damn! Ej, nice. Coś się stało, ale... No, 10 na 10, polecam. No, chyba nie działa. Chyba coś się popsuje. Dobra, to chyba trzeba jakoś zrobić, bo zepsuje się ci silniczki i dyky. No, mniejsza, fajne. Jakby nie było fajne, to bym nie kupował, ale fajne. Super, 10 na 10. A ty jak oceniasz? Dla mnie to ta sama co tamto, tylko... To samo co tamto? Kolejna malak. No takie, taka pierdółka ogólnie. Oj, tutaj wszyscy wiecie co to jest i w ogóle jak to wygląda, także... No, widzimy się w ładnych filmach. Wow! Ale ładny film. Więc to co udało mi się nagrać, to sobie nagrałem i to widzieliście przed chwilą. To miało być właśnie na YouTubie, ale się nie udało, bo oczywiście mój iPhone jest cudowny i nie chciał w ogóle dodać tego filmu ani na ten kanał Szymuku 95, ani na inny. Spróbuję nie w 4K, ani nie 4K 60, tylko Full HD 60 może przesłać. Jeśli się nie uda, no to znaczy, że już mój telefon jest strasznie zły i niefajny. I teraz o tym gimbalu, w takim razie jak już się nie udało, to dogram do końca. Więc śledzenie obiektu jest tragiczne, ale w tym momencie sobie zobaczycie jak to wygląda i to jest mój jedyny feature, który mi się chyba podoba w tym gimbalu. No właśnie, więc zacznijmy śledzić deskę, bo twarzy nawet nie ma co się starać. O Jezu.
Takie coś trzeba robić, jeśli wasz gimbal jest głupi i ustawi się w ten tryb taki, że śledzi cię całkowicie, a raczej wszystkie twoje ruchy. Ale niestety przy tym jest problem taki, że po prostu się o tak obraca, gdy dotykacie joysticka, co jest niefajne i tylko w taki sposób da się to naprawdę poprawić, że wyzerowało wam poziom tak jakby. Więc teraz spróbuję być fajny i pośledzę tą deskę. Serio, twarzy nie ma co nawet się starać, bo po prostu to nie śledzi obiektu, tylko to, gdzie się cokolwiek rusza. Okej, zaznaczyłem w tym momencie deskę i zobaczymy, jak to śledzi, bo to jest w sumie obiekt ruszający się najlepiej. Okej, więc... Hop. A tak właśnie śledzi. Sprawdźmy, czy ogarnie teraz, jeśli ona sobie będzie jechać. Gorzej niż 2 na 10. O, widzicie? Złapało mi teraz twarz. I właśnie zgubiło moją twarz. I bierze na buty. Znacząco dużym problemem tego gimbala jest to, że on porusza swoim ramieniem, podczas gdy ja w ogóle tego nie robię. I przez co nie może on w ogóle utrzymać się w jednym miejscu, w jednym punkcie. Tak samo w tym momencie widzicie, jeśli dobrze się przyjrzycie, to w sumie nawet nie musicie. On po prostu zakręca sobie w lewą stronę, co jest naprawdę irytujące. Rozładował mi się telefon, ale mniejsza z tym, już go podładowałem troszeczkę. Więc zdanie o tym gimbalu mam naprawdę słabe. Fajnie jest chyba tylko to w tym gimbalu, że się tak rusza i można się tym bawić. Ale spokojnie, ja go wziąłem tylko po to, by go oddać. Nie myślę sobie, że wziąłem go, bo po prostu chciałem i tak dalej, chociaż to prawda, tak, chciałem go, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak słaby. On ma dużo z sobą problemów i to naprawdę ma dużo z sobą problemów, nie potrafi trzymać w ogóle balansu. Po prostu sobie bierze i zakręca tak delikatnie, podczas gdy ruchu w ogóle nie ma, bo on sobie stoi na przykład. On i tak się rusza delikatnie strasznie, że jak przytrzymam sobie tutaj palec, to czuję, że mi naciska, puszczam, to od razu bierze i nagle takie boom robi, bo on po prostu sobie się chce przekręcać delikatnie, nie wiadomo dlaczego. O software'ze to nawet nie ma co gadać, o tej aplikacji, którą dają, bo spoko, jest za darmo, ale już nie wiem. Może i dobrze, że jest, nie będę mówił, że już lepiej jakby nie było, bo jakby nie było, to już w ogóle byłoby parodia. No, ale nie kupujcie go po prostu. Serio, w szczególności, że wychodzi teraz DJ Osmo 2, którą też kupię i zobaczymy, jeśli ona będzie lepsza, to sobie już ją zostawię, tego po prostu pójdę oddać i na nie będę czekał tych 10 dni, które chciałem, bo po prostu ten gimbal jest za słaby. Dzisiaj pewnie pójdę i go oddam, by po prostu nie tracić sobie czasu, a w szczególności tych pieniędzy, które na niego wydałem, bo on nie jest szczególnie tani. Okej, jak na gimbala jest tani, ale jako na pieniądz to już jest drogi. Także no, nie kupujcie go, serio. Nawet nie traćcie na tego czasu. Kupcie sobie pieska takiego, jakie ja kupiłem. I go wczoraj oddałem. Musiałem po prostu, bo mój sąsiad z dołu, a przepraszam, właściciel mojego domu, po prostu jednak zmienił zdanie i się nie zgodził na pieska, więc już go nie możemy mieć. To jest bardzo smutne. No ale mniejsze z tym. Koniec tego vloga, dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym. Jeśli ten film w ogóle się prześle na YouTube'a, bo się nie przesłał wcześniej. W ogóle nie chce mi się nic przesłać już na YouTube'a. Także widzimy się, może, w następnym odcinku.